strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku pogrący mitów z TikToka Fortnite. Ostatni tego typu odcinek bardzo wam się spodobał, stawiliście po nim prawie 10 tysięcy łapek, więc dzisiaj przetestujemy minimum 5. I dzisiaj umówmy się tak samo, za każde 2000 łapek zostawione pod tym filmem testujemy jeden TikTok więcej w następnym odcinku. Jak dobrze wiecie, sezon dobiega końca, prawdopodobnie jest to ostatni odcinek z tej serii w tym sezonie, więc jeżeli jesteś nowy, subskrybuj kanał z dzwoneczkiem, ponieważ nadchodzi nowy sezon i będzie na pewno sporo gliczy do przetestowania, a wiem, że lubicie taką serię, więc nie możecie przegapić kolejnego odcinka. A dzisiejsze TikToki będziemy oglądali na nowym telefonie od marki Realme, jest to Realme GT 2 Pro. Dzisiaj w moje ręce trafił najnowszy smartfon Realme GT 2 Pro z serii GT 2, który bardzo wyróżnia się na tle wszystkich telefonów, które do tej pory marka Realme wprowadziła do swojej oferty. Akurat ten model jest koloru białego, który świetnie komponuje się z designem o strukturze papieru, dzięki czemu cały look jest bardzo oryginalny. Jeśli wolicie inne kolory, to dostępny jest też również w kolorze zielonym, czarnym oraz niebieskim. Ciekawe jest to, że są to kolory, które symbolizują naturę. Jeżeli chodzi o najważniejsze kwestie, o których należy wspomnieć opisując ten telefon, to to, do czego już się przyzwyczailiśmy, czyli super szybkie ładowanie 65W i wytrzymała bateria o pojemności 5000 mAh. Drugim atutem tego telefonu jest wysokiej jakości najwyżej oceniany wyświetlacz 2K Super Reality z technologią, która inteligentnie dostosowuje częstotliwość odświeżania do tego, co wyświetla się na ekranie. Marka Realme mocno skupiła się również na tym, abyśmy kupując tego smartfona mieli pełną satysfakcję z tworzenia fotografii i filmów. Dlatego zaopatrzyła telefon w kamerę Sony IMX766. Użytkuję ten telefon od kilku dni i powiem wam, że mega fajnie się go trzyma w ręku, ma fajną kamerę, długo trzyma na baterii i naprawdę, jest taki totalnie inny, coś nowego, więc każdemu polecam zapoznaniem się z ofertą marki Realme. Wszystkie linki oczywiście macie w opisie, a teraz moi drodzy przechodzimy do testowania pierwszego TikToka. Dobra moi drodzy, lecimy z pierwszym TikTokiem. Chłop wjeżdża do zbudowanego garażu, box, otwartą bramą, buduje rampę, na górę rzuca pizzę. Edytuje, pizza spada na ciężarówkę, rampę buduje, wskakuje na dach i co, zje pizzę? Co się wydarzy? I leci! Leci w kosmos w 2K20 ciężarówką. Robiłem coś kiedyś takiego, tylko nie w ten sposób. No jestem mega ciekawy, czy to się uda, bo ma to 351 tysięcy serduszek. Więc prawdopodobnie jest to legitne. Sprawdźmy to. Moi kochani, jak zawsze TikToki ze mną będzie testował pogromca mitów w szaku. Ciemano! No kurczę, jaki oldschoolowy taniec. Mój drogi, ty już wiesz, na czym to polega, więc buduj garaż. Dobra, dobra. A ja wjeżdżam i zobaczymy, czy to działa. Jak obstawiasz? Szczerze, obstawiam, że działa. Teraz wjeżdżam do garażyku. No mi się wydaje, że to zostało już sfiksowane, no ale zobaczymy. Dobra, wjechałem. Odedytuj. Okej, dobra, czyli robimy teraz coś. Poczekaj. Teraz muszę pizzę rzucić na górę. Mamma mia! Poszło. I 3, 2, 1. Okej. Nie mogę wejść do auta, czekaj. Rozwalmy to. O! Łapie, lecę! Ty już to widzisz? Normalnie! Ty nie śmiał zjeść! Patrz! Czekaj! Co jest? Co jest, morda? Co się dzieje? Dobra, od razu mówię, że mit jest potwierdzony, ale ta retratą furgonetką nie idzie sterować. Ona ma jakieś turbo przyspieszenie. Ona jest doładowana pizzą pepperoni! Kumasz? Zobacz! Lecę! Jestem w niebie! Widzisz to? Co jest grane? No czekaj, nie mogę się zatrzymać! Jak? No oczywiście nie. No nie, no co się dzieje? Miotam nom jak szata! No skakuj szybko! Czekaj no! O dawaj! Nie no! Nie no, dobra, bez szans! Raz, dwa, trzy. No nie, ja nie mogę wyjść po prostu! No szaku! No bo naprawdę się nie da wyjść. No jeszcze raz, dawaj, zeskocz. Złapałem się jej, mam ją! Co jest? Złapałem się jej! Dawaj! No wskakuj. Dobra. Dobra, jest gitara. No jest wejdź, gitara. Wejdź, spróbuj wejść. No chcę jako pasa. Jestem! Dobra, nice! Dobra. No gdzie jedziemy? No. To ja mogę z tym sterować? No, dobra, da się, poczekaj. Ja nie wiem, co ja robię, bo klikam po prostu W. Ja buduję rampę jeszcze, jak coś. Halo. Nie no, co się dzieje? Ta gierka jest zepsuta, czekaj! Nie, dawaj do góry. Ale żeby takiego błędu nie naprawić, to już jest chyba przegień. Co ty robisz? Łapię się! Ściągam cię na siebie, stary! Nie ma opcji. Zobacz, cały czas ciebie trzymam! Nie no, nie mam pytań! Pod wodą, ty! Mam! Dawaj, teraz! Lecimy! Nie no, co to jest za gierka, widzowie? Łapka do góry, jak was też to bawi! Bo mnie po prostu zadziwia to, stary! Ej! Dobra. Urwałeś mi Spidermanka! No mit potwierdzony jak drut, nie?
Mega fan, mega fan taki glitch sprawia. Spróbujcie sami. No dobra, lecimy z kolejnym mitem. Free Galaxy Isabel Skin. Musimy rzucić bugi bombę. Następnie zjeść flopperka Shadow. Okej, to ta rybka, co można było widzieć z jeziorka. Wyjść z tego czaru i później użyć szczelino ryby. I dzięki temu dostaniemy Galaxy Isabel Skin. Nie chcę się troszeczkę w to wierzyć, ale ten TikTok ma 112 tysięcy polubień. Jednak coś w tym jest. No i oczywiście musimy to sprawdzić w trybie kreatywnym. To co, Szaczku? Testujemy. No, zaczynamy. Jak obstawiasz? Mi się wydaje, że to nie wyjdzie. To nie wyjdzie. To jest fake. Fake jak nic. Wyposażam bugi bomby. Dobra, mam 10. Dobra, bugi bomby. Do tego potrzebne są... Mamy ryby. Proszę, kolejne. Okej, okay. Czyli tak. Bugi bomb. Tańczymy. Okay. Teraz ta dobra. Rybka ducha. Jemy. Okej. Okay. Anulujemy za chwilkę, tak? Tak, za chwilkę. No, sekundę czekamy. Anulujemy. I rifcik. Dawaj, wow! Zmieniło się! U ciebie się zmieniło? Czy to działa? Nie no, żartuję. A, to nie troluj, stary, u mnie się nie zmieniło. Myślałem, że ja może mam jakieś inaczej, wiesz, shadowsy ustawione, nie? Grafikę nie czy coś. No, nie no, zmieniło się. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ja bym spróbował jeszcze raz. Dla pewniaka od razu anulujemy. I rybka! Fuu! Podwójna moc! No i... No nie będę cię bajtował drugi raz, że się zmieniłem. No, co mogę powiedzieć? No nie wiem, jak to jest zrobione, bo to nawet jest legitnie wyglądający TikTok. Szkoda, szkoda, bo... No, fajne to by było. Fajne to by było. Wiadomo, że teraz byśmy tego nie zrobili w grze, bo nie ma bugi bombów, nie? No, ale generalnie by to było spoko. No, no cóż. O. Czyli mit oficjalnie obalony. Lecimy z kolejnym TikTokiem i moi drodzy, to jest bardzo ciekawy TikTok, bo ponoć, kiedy staniemy na głowie fundamenta, na tej wielkiej statuetce na środku mapy, prawie że na środku mapy, no to, moi drodzy, co 20 sekund będą nas przylatywały epickie oraz legendarne kruki, dzięki czemu będziemy mogli pozyskać zarąbiste bronie na samym początku gry. No, wygląda to naprawdę mega legitnie, ale coś mi się wydaje, że tutaj jest coś zahachmęcone. Nie wiem, ten TikTok ma 488 tysięcy polubień, co sprawia go legitnym. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Testujemy. Jak, Szaczku, myślisz? Działa ten glitch, czy nie? Czy jesteśmy w stanie zwabić mityczne ptaki? Przepraszam, epickie i legendarne. Ja jestem w stanie zrobić wszystko. Także jesteś biorę broń. Okej. Okay. No, ile broni potrzebujemy? Weź jedną broń w sumie. Ja wezmę sobie lunchtadzik. Epicka skrzynia. O, chłopie. A, kurczę, to coś mi się wydaje, że ten mit będzie potwierdzony. Zobaczymy. Lecę, Szaczku. Woohoo! Dawaj na samą górę. Musimy stanąć na tym zakutym łubie. I sobie troszeczkę potańczyć trzeba. Bo ptaki wtedy się zwabiają, zobacz. Jak ty to robisz, gdy tam jesteś? No, lotnią wleciałem. Ja chyba jestem za gruby. Dawaj, dawaj, ja cały czas czekam tutaj na ptaszki. Aż przylecą. Nie, no to jest przykre w tym momencie. Nie możesz skoczyć tutaj naprawdę? Naprawdę nie jestem w stanie, to lecie. A włącz lotnię. A, masz lotnię. O, jestem. Jest, brawo, brawo. Brzuch chyba wciągnąłeś. I co teraz? No mamy czekać na ptaki. Zaraz się pojawią. Jest dobrze? Jest elegancko teraz. A bo razem musimy, patrz. Ten sam taniec, tak? Tak, no, mi się wydaje, że tutaj wspólny trzeba. Patrz, leci wrona. Widzę, dwie. A trzecia malutka za nią. Tak. Myślałem zachowanie, jak tu wrona ma wlecieć? No. Mamy taką barierę naokoło nas, która pcha do góry wszystko. Normalnie. Okay, dobra, na TikToku i... było, to znaczy, że prawda. Dobra, już koniec moich przemyśleń, sorry. O, mi się wydaje, że o, to jest idealny dźwięk do zwabienia ptaków, tak jest. Tak, tak, do zwabienia, pod odstraszania, ale... Czekamy, moi drodzy, do zamknięcia się tej strefy. Jeżeli żaden ptak nie przylatuje, to znaczy, że mit obalony, bo przecież nikt by o zdrowym rozsądku nie czekał tak długo, aż ptaki przylecą z itemami. Tak jest? Dobrze mówię? Tak, dobrze mówisz, to jest brudno w ogóle, trzeba to wyczyścić. Aha, i to przylecą. No właśnie. Ale śmieszne, bo emotkę miałem. Mamo, nie sprzątaj, Szaku pozamiatał. Dokładnie. Patrz, leci! Szaku! Leci! Ale nie bij, niech siedzi. Ja przyleciał! Zobaczcie, gdzie jest strefa! Ale to miał być epicki! Jedzonko! Poszło! Dobra. Jest z siebie dumny teraz. No, na pewno teraz przyleci cała rodzinka, tak. Przylecą go pomścić i wiesz, przylecą z fajnym arsenałem. Ja obstawiam, że będzie złoty. Jestem na chwilę taki troszeczkę zdezorientowany, ponieważ ten mit w połowie działa. Przyleciał, ale nie epicki, ani nie złoty. Kumasz? Więc to trzeba będzie, stary, chyba jeszcze jedno podejście zrobić.
Goofy i Goof testują mity. Co się bawi? Normalnie. Tutaj, dzień jak co dzień. No jak? Leci! Słyszałeś? Jest! Nie, on jest! Teleportował się! No. Ale... No stój! Czemu z niego mięso wyleciało, jak do niego strzeliłeś? Ja się właśnie pytam, dlaczego wyleciało z niego mięso, a odleciał? A czemu, ja się pytam, nie zacząłem strzelać? No, jak się strefa zamknie, to spadamy. Może pizzę lubią? O! Leci! A, leci! Lubi pizzę! Kruk co lubi jest? Pizzę, dobra. Okej, okay. To nie był mityczny. Ostatnia szansa! Były trzy kruki, jeszcze jeden! Nie przyleci mityczny, to jest obalony mit w połowie, bo przylatują ptaki tutaj. O, to chyba jest specjalnie na kruki. Nie, dobra, ja osobiście uważam, że mit jest w połowie obalony. Pół na pół, ponieważ tak, tak przylatuje. Ale gdyby przyleciał chwilę, to byśmy stwierdzili, że jest to legitny TikTok. A tak naprawdę moim zdaniem jest to mit obalony. Ptaki przylatują, ale nie takie jak trzeba. A my tu po to czekaliśmy, żeby był kozacki lud, co nie? Tak, dokładnie. No i dokładnie, więc mit obalony. Lecimy z kolejnym TikTokiem. I uwaga, moi drodzy, chłop zjada dwie papryczki. Mówi, że to tylko się uda, jak mamy skin Supermana ubrany. No dobra. Potem odbija się od pajęczyny i leci przez całą mapę. Wow. Wygląda to naprawdę przekozacko. No ale coś mi się wydaje, że coś chyba tutaj jest nie tak. To tak nie powinno wyglądać, bo ja jadłem papryczki i odbijałem się od tej pajęczyny i mnie osobiście tak nie wywalało. No ale oczywiście musimy to sprawdzić. Dobra, zanim sobie wyskoczymy, pierw zróbmy test. Raz, dwa i lecimy. Bum! Okej. Zobacz, troszeczkę wybija. Fajnie wybija. Mi się wydaje, że papryczka to spotęguje, ale żeby aż tak daleko wybiła nas, no to jest mega ciekawe. Poczekaj. Raz i dwa. No i jazda. Hop. Hop, szczupak i woohoo! No i co? No i co? Do... Kurde, coraz bardziej przyspieszam! Naprawdę, zrób to samo, stary. Coraz bardziej przyspieszasz. Dobra, jestem zawodowym narciarzem. Robię to, uwaga! Lecę! Woo! Ale nie, no to jest... To nie jest to. To nie jest to. Jak on niby to zrobił? To jest niemożliwe. Żeby aż tak go wybiło. Bo ja lecę, stary. To jest naprawdę mega daleki i długi skok. No ale jak widzicie, no kurczę, znowu w połowie się sprawdza. Dobra, jeszcze raz. Teraz biorę rozpęd. Dobra, jem dwie papryki ostatnie. Biorę rozpęd z krzaków, nie? Nie ma żartu. Raz, dwa, bum! Lecę. Nie no, ewidentnie to nie jest to. To nie to. Aha, wiem, bo nie mamy skina Supermana, rozumiesz? Tak gość to stwierdził. Ale to tylko jest mit. Zmiana skinu, to procent na to nie wpłynie, więc moim zdaniem mit obalony. No chyba, że macie Supermana skina, to przetestujcie, no i napiszcie w komentarzu, że się myliłem, no to stwierdzimy, że ten mit jest potwierdzony. Okej, moi drodzy, lecimy z kolejnym TikTokiem i mamy tutaj to, co każdy lubi najbardziej, czyli darmowe fałdolce, moi kochani. I tutaj chłop pokazuje nam mapę, gdzie możemy wejść do trzech różnych teleportów. Jak wejdziemy w taki teleport, to możemy odebrać 2800 fałdolców, 7500 fałdolców oraz 13500 fałdolców. No i niby zostaną te fałdolce dodane do naszego konta. No jest tutaj 1800 serduszek. No i zobaczymy, czy to działa. Coś mi się wydaje, że jest totalna ściema. Jak widzicie, mamy mapę już załadowaną. Gotowość i lecimy, szaku. Po darmowe fałdolce. Free V-Bucks map. Normalnie, gościu. Na TikToku to zrobiło potężny wynik. Więc no, zobaczymy. Dobra, jesteśmy na tej mapie. To ta wieża? To ta zaawansowana konstrukcja? Jeżeli przyjdziemy z szaku tą mapę, ten defran, ten, nie wiem jak to nazwać, to coś. Jest, to od razu odblokujemy fałdolce. Są V-Bucksy! 13500 od razu biorę! Ja pierdzielę! Zobacz! Zobacz, mamy! Ja pierdzielę, jaki skam! Moi kochani! Ja wybrałem 2000, czemu jestem z tobą? Halo! Oszustwo! Nie chciałem tylu V-Bucksów! Nie, no nie mam pytań. Kto w ogóle wpada na pomysł, żeby tworzyć takie mapy i tą dostępność do TikToku? Przecież to jest tak proste do zweryfikowania, że to jest skam. Miej to oficjalnie obalone. Nie wchodźcie na tą mapę, jak gdzieś się będziecie widzieli, dawajcie łapki w dół. Dobrze, moi drodzy, lecimy z ostatnim TikTokiem. Coś ciekawego znalazłem, jakiś tajemniczy sekret. Czy wiesz, że jeżeli odpalisz ognisko, zjesz muchomora, dwa muchomory, przepraszam, postawisz launchpad, to co, będziesz szybciej latał? Nie. Polecisz w kółko, rozwalisz launchpad, to... To nie możesz używać launchpada. Wow! Niesamowity glitch i mit i TikToki.
Kto to wymyśla? Ej, ale mnie bawi, więc serduszko daję. No i oczywiście zróbmy to samo i sprankujmy w ten sposób Szaka. Zobaczymy jego reakcję. Dobra, Szaczku, potrzebujemy tak. Lunch tadzika ja mam i grzyby. Masz grzyby? A ja mam grzyb. Dobra. Proszę cię bardzo. Musimy teraz zjeść grzyba. Jem. Odpal ognisko. Lecimy, 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 lecimy szybko. Dobra, 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 dobra. Stawiamy lunchpad. Robimy kółko. Dawaj, 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 dawaj. Tu na górę. Rozwalamy. I nie mamy lunchpada. Nie mam stara jaja, co mnie robisz. To serio? Taki mit jest. Potwierdzony czy nie? Co? No to, no nie no, potwierdzony jak najbardziej. Nie mamy lunchpada, gratuluję. Kto to wymyślił jest Einsteinem, no naprawdę. No idę łapkę mu zostawić od razu. O Boże, ale ty byłeś mega w to wkręcony, stary, co? No, starałem się, żeby nie zepsuć. Mówię, ale jakieś te robienie nie wiadomo czego, kombinacje ruchu. Kółeczko, jeszcze raz, jemy grzyba. Ja tak się zastanawiam, może nie ten grzyb. O Boże, dobra. Oj, kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie koniecznie do Szaka, no i oczywiście wbijajcie na stronę, gdzie macie przedstawiony nowy telefon od Realme. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!